Zoszyn. Witamy widzów dwójki. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Państwu, kochani. Witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj niezwykłe urodziny Waszego miasta. Te urodziny świętować będziemy w zupełnie niezwykłym gronie. Kochani, przyjechali do Was dzisiaj wspaniali artyści. Naprawdę gwiazdy z najwyższej półki. 600-lecie Krotoszyna uświetnią Małgorzata Kożuchowska. Dobry wieczór, witam Krotoszyn! Będzie też z nami Miedek Szcześniak. Dajcie, wiwat Krotoszyn! Katarzyna Dąbrowska. Cześć Krotoszyn! Kacper Kurzewski. Dobry wieczór Krotoszynie! Katarzyna Zielińska. Witajcie w Krotoszynie! Maciej Miecznikowski! Anna Dereszowska! Dobry wieczór, Krotoszanie! I Aro Kłusowski! Dobry wieczór Państwu, hej! A artystom towarzyszyć będzie zespół pod kierownictwem Adama Skrzypka. Szanowni Państwo, a my mamy niewątpliwą, prawdziwą i szczerą przyjemność być gospodarzami dzisiejszej imprezy. Anna Popek. Kłaniam się. I Marek Bukowski. Naszą szaloną, deszczową, muzyczną noc rozpoczną namiętna Katarzyna Zielińska. W roli Józefa bardzo ambitny Kacper Kurzewski. Dyskretny śmiech do szału doprowadza mnie. Już wiem, że dziś mi nie uciekniesz. Józek! Co? Nie daruję ci tej nocy! Hej, ty! Rozgrzewasz moje ciało. Dobrze wiesz, co tu się będzie działo. Zamknięte drzwi, a klucz leży za oknem. A, Józek! Tak? Nie daruję ci tej nocy! Pojawiasz się i znikasz, i znikasz, i znikasz. Mam na wypukcie psika, mam psika, mam psika. Daj się sobą nacieszyć, nacieszyć, nacieszyć. I 7 razy zgrzeszyć. Hej ty, ty będziesz dla mnie pierwszy. Szukam już w pamięci słodkich wierszy. Śmieszny fakt, dziś wpadłeś w moje sidła. O, Józef, co? Nie daruję ci tej nocy. Pojawiasz się i znikasz, i znikasz, i znikasz. Mam na tym punkcie psika, mam psika, mam psika. Daj się sobą nacieszyć, nacieszyć, nacieszyć. I 7 razy zgrzeszyć, i zgrzeszyć, i zgrzeszyć. Dobry wieczór Krotoszynie! Witajcie! Piękny jubileusz! 600 lat! Wszystkiego najlepszego! Nie darujemy wam dzisiejszej nocy, nawet deszczu! Ta noc musi być specjalna, bo taka noc zdarza się tylko raz na 600 lat! Specjalnie dla was zamówiliśmy burzę! I wiecie co? Prawda, że ten deszcz nie zepsuje nam zabawy, tak? Śpiewacie razem z nami? Głośniej! Nie słyszymy przez parasol! Nie daruję ci tej nocy! Pojawiasz
się i znikasz, i znikasz, i znikasz. Mam na twym punkcie psika, mam psika, mam psika. Daj się sobą nacieszyć, nacieszyć, nacieszyć. I 7 razy zgrzeszyć, i zgrzeszyć, i zgrzeszyć. Ej, ty wiesz, jak silna jest twa władza. Dyskretny śmiech do szału doprowadza. O mnie pewność mam, że dziś mi nie uciekniesz. O, Kacper! Nie daruję ci tej nocy. Pojawiasz się i znikasz, i znikasz, i znikasz. Mam na twym punkcie psika, mam psika, mam psika. Daj się sobą nacieszyć, nacieszyć, nacieszyć. I 7 razy zgrzeszyć, i zgrzeszyć, i zgrzeszyć. Daj się sobą nacieszyć, nacieszyć, nacieszyć. I 7 razy zgrzeszyć, i zgrzeszyć, i zgrzeszyć. No, 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 trzeba przyznać, że ten Kacper to temperamentny, prawda? No, proszę Państwa, przy Katarzynie Zielińskiej nawet trup by ożył. Nie, nie, absolutnie. Proszę Państwa, teraz spoważnijmy na chwilę. Przy tak szacownej okazji warto wspomnieć właśnie założyciela miasta, a był nim Wierzbięta z rodu Łodziów Krotowskich, który w 1415 roku założył to miasto na prawie przywileju danego mu przez Władysława Jagiełłę. I tak właśnie władca nagrodził dzielnego rycerza, który wsławił się męstwem nie byle gdzie, proszę Państwa, bo w bitwie pod Grunwaldem. No właśnie, a skąd wzięła się nazwa? Otóż nazwa Krotoszyna pochodzi od imienia Krotosz, co oznacza łagodny, miły i dowcipny. W związku z tym pozwólcie nam Państwo mieć nadzieję, że przyjmiecie nas dziś radośnie, pogodnie i z uśmiechem. Tak będzie? Po prostu dobrze się bawcie, po to tutaj jesteśmy. 600 lat to naprawdę kawał czasu. Przez te 600 lat musiało się tutaj sporo dziać w Krotoszynie. Ja mam 40 parę i z trudem to ogarniam. Wydaje mi się, że przez te 600 lat nie brakowało również historii miłosnych. Na potrzeby dzisiejszego wieczoru chcielibyśmy przypomnieć historię Heńka i Hanki. No tak, bo miłość to jest naprawdę tylko to, co nas interesuje, tylko to, co porusza świat, prawda? To prawda. A propos miłości jest taka piosenka, która właśnie opowiada o pewnej szalenie zakochanej w sobie parze. Bystry potok wody toczy, nad potokiem Hanka wypłakuje oczy. Szanowni Państwo, co prawda potok wysechł, ale piosenka na szczęście została. Przed Państwem w całej pełni i krasie Anna Dereszowska. Dobry wieczór Państwu jeszcze raz. Jeśli znacie, śpiewajcie ze mną oczywiście. Toczy. Nad potokiem Hanka wypłakuje oczy. Nie płacz, Hanuś, nie płacz nawet w samym niebie. Ten twój Heniek ukochany nie zapomni ciebie. Nie płacz, Hanuś, nie płacz nawet w samym niebie. Ten twój Heniek ukochany nie zapomni ciebie. Bystry potok wody toczy, potok wody toczy. Nad potokiem serce Hanusine broczy. Nie brocz serce, nie brocz, bo nadżyje.
życia cienie. Są marzenia, są wspomnienia, w których wraca chęć. Oj, nie brocz serce, nie brocz ponad życia cienie. Są marzenia, są wspomnienia, w których wraca chęć. Anna Dereszowska, ale jak tak słuchałam tej piosenki, to pomyślałam, że tego Henka to trzeba by było tutaj na rynku w Krotoszynie do pręgierza przywiązać i niech cierpi, skoro dziewczynę tak zbałamucił. Oj, był ogień, proszę Państwa. Przy takiej kobiecie nie trzeba mieć centralnego ogrzewania w mieszkaniu. Chcielibyśmy Państwu zaproponować coś z klasyki. Myślę, że dobrze zabrzmi o tej porze w tym miejscu Angie z repertuaru Rolling Stonesów, a zaśpiewa finalista programu The Voice of Poland, czyli... Aro Kusowski. Angie, Angie, when winter's clouds disappear. Angie, Angie, where will lead us from here? With no love left in our souls and no money in our ghosts, you can say we're satisfied.
Czy ktoś z was w ogóle czyta instrukcję obsługi? No pewnie, że nie, bo to są takie najbardziej niedoceniane teksty, z których właściwie połowa ludzi nic nie rozumie. Teraz będzie swoista instrukcja obsługi kobiety. To znaczy proszę się uważnie wsłuchać w tekst tej piosenki, bo myślę, że może być to doskonała podpowiedź dla wielu obecnych tu panów. Szanowni państwo, przed wami Katarzyna Dąbrowska. Niesłychanie daję słowo, kiedy robisz się współczesnym kasanobą. Patrzysz w oczy moje piwne ręce, zbytnio masz aktywne i wyglądasz jakbyś chciał mnie zjeść. Nie bądź taki szybki, Bill. Wstrzymaj się przez kilka chwil. Przestań działać jednostajnie, porozmawiaj o Einsteinie. Nie bądź taki szybki, Bill. Weronikę, Małgorzatę i Irenę też przede mną podrywałeś tym systemem. Czy doprawdy do tej pory w odpowiedzi na amory żadna ci nie powiedziała z nich? Ani Zuzia, ani Jozia, ani Litka, ani Zosia, ani Gosia, ani Kitka, ani Pania, ani Hania, ani Tania, ani Frania, ani siostra Frania, Ania. Nie bądź taki szybki, Bill. Wstrzymaj się przez kilka chwil. Przestań działać jednostajnie, porozmawiaj o Einsteinie, nie bądź taki.
brzydka wada. Przez te wady się niekiedy głupio wpada. Zamiast wpadać tak od razu, lepiej odjąć trochę gazu, o czym właśnie mówi refren ten. Nie bądź taki szybki, wstrzymaj się przez kilka chwil. Przestań działać jednostajnie, porozmawiaj o Einsteinie. Nie bądź taki szybki, Bill. Nie bądź taki szybki, Bill. Dobrze czasem zmienić styl. Chcesz omotać mnie, to powiedz, czemu lata odrzutowiec. Nie bądź taki szybki, Bill. Nie bądź taki szybki, Bill. Nie bądź taki szybki, Bill. Bo wystarczy jedna szpila i nie będzie śladu zbila. Nie bądź taki szybki, Bill. Szanowni panowie, drogie dzieci, zamknijcie na chwilę oczy i wyobraźcie sobie taką oto sytuację. Dwudziestolecie międzywojenne, mały sklepik na rynku w Krotoszynie i tajemniczy mężczyzna kupujący coś u pięknej Rebeki. A skąd wiesz, że to było dwudziestolecie międzywojenne? Dlatego, że wtedy paliło się papierosy Ergo, które tajemniczemu nieznajomemu sprzedawała właśnie Rebeka. I skąd ty to wszystko wiesz? Jestem wszystko wiedzący, wszystko mający. Ach, proszę państwa, dlatego jest tutaj, na tej scenie w Krotoszynie. No właśnie, tę piękną, choć smutną historię przypomni państwu Małgorzata Kożuchowska. Ujrzałam cię po raz pierwszy w życiu i serce me w ukryciu cicho szepnęło, to jest on. Nie wiem dlaczego, wszak byłeś obcy. Są w mieście inni chłopcy, ciebie pamiętam z tamtych stron. Kupiłeś ergo i w mym sklepiku, zawsze tak pełnym szyku, wszystko cichło, nawet ja. Mówiąc adie, ty się śmiałeś do mnie, ach jak mi żal ogromnie, że cię nie znałam tego dnia. Mój wytęskniony, nie wiesz przecież o tym ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy, że jedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą, hen do pałacu bram. Ten gwałt, ten blask, ten cud ja sobie wyobrażam. Cały tłum, a na mnie błyszczy biały, weselny strój. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, czy ktoś kochał cię jak ja? Lecz ja jestem biedna i to mój sen, co całe życie trwa. Pamiętam dzień, było popołudnie, szłam umyć się pod studnię, tyś samochodem przybył wraz. Przy tobie siedziała ona, żona czy narzeczona, jakby przez mgłę widziała was. Coś zakręciło się w mojej głowie, mam takie słabe zdrowie, w sercu ścisnęło coś na dnie. Padłam na próg, tobie wprost pod nogi, cucąc mnie pełen trwogi. Co pani jest, spytałeś mnie. Mój wymarzony, mój wytęskniony, nie wiesz przecież o tym ty, że w małym miasteczku za tobą ktoś wypłakał z oczu łzy, że jedna Rebeka w zamyśleniu czeka, aż przyjedziesz po nią sam i zabierzesz ją jako żonę swą, hen do pałacu bram. Ten gwałt, ten blask, ten cud ja sobie wyobrażam. Boże ty mój, na rynku cały tłum, a na mnie błyszczy biały, weselny strój. O mój wymarzony, o mój wytęskniony, czy ktoś kochał cię jak ja? Lecz ja jestem biedna i to mój sen, co całe życie trwa. Kochani, 600 lat to jest naprawdę kawał czasu. Gratuluję. Oby następne 600 tak dobre. Pa!
Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że Marek pochodzi z Milicza, nieopodal. Proszę Państwa, pochodzę z Milicza i jestem lokalnym patriotą. Jak ktoś mnie pyta, skąd jestem, to mówię, z Milicza, Wrocław leży koło Milicza. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie imiona najczęściej noszą krotoszynianki. Szanowni Państwo, tutaj zostały przeprowadzone profesjonalne badania. Dzisiaj od rana pracowali profesjonaliści w tej dziedzinie. I w rankingu najpopularniejszych imion na trzecim miejscu znalazła się Zosia. Czy są tu Zosie gdzieś? O, jest, pan ma na imię Zosia. Pan bardzo Zosia. Nam miło. Brawa dla pana Zosi. Brawa dla pana Zosi. A czy są może Marie? Maria? Pan Maria? Nie, nie, tam. O, jest pani Maria. Pozdrawiamy. Jedna pani Maria się znalazła. Wszystkie Marysie. A na pierwszym miejscu? A na pierwszym miejscu nie Pamela, nie Samantha, nie Naomi. Nie tylko Angelika? Tylko po prostu pięknie i zwyczajnie Anna. O, to dlatego tu jestem. Ale może są wśród nas panie Anie? Jak są, to niech zamachają parasolką. O, jest jedna Ania, tam jest druga Ania. Są, no to bardzo się cieszymy. To teraz specjalnie dla wszystkich pani o imieniu Anna, a także tych o imieniu Maria. Przepiękny przebój, który wykona dla państwa kto? Mietek Szcześniak. Mietek Szcześniak i Anna Maria. Anna Maria. Dobry wieczór, witajcie. Wszystkiego najlepszego. Smutne oczy, piękne oczy, smutne usta bez uśmiechu. Widzę co dzień ją z daleka. Stoi w oknie aż do zmierzchu. Anna o niej ciągle myślę i jednego tylko pragnę, żeby chciała choć z daleka, choć przez chwilę spojrzeć na mnie. Anna Maria, kiedyś swe odbicie w pięknych oczach. Jakże chciałbym móc uwierzyć w to, że kiedyś mnie pokocha. Anna Maria, smutno ma twarz. Żadne modły już nie cofną ten, na kogo ciągle czeka. Już nie przyjdzie pod jej okno. Anna Maria, smutno.
Państwa, widzą Państwo teraz piękny krotoszyński rynek. Trzeba przyznać, że wielką wizją wykazali się założyciele miasta, bo wytyczony wtedy rynek w średniowieczu przez wiele stuleci był jednym z największych w ówczesnej Europie. Możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy w miejscu, które przetrwało setki lat. Dzisiaj odbywa się tu największe, najwspanialsze przyjęcie urodzinowe w historii miasta. W związku z tym proponuję Państwu historię dedykowaną pewnej Jolce. Ale chyba każdy z nas ma w swojej głowie jakieś niezapomniane lato ze snów. Aro Kłusowski. Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu! Jolka, Jolka, pamiętasz lato ze snów, gdy pisałaś, tak myślę, urwij się choćby zaraz, coś ze mną zrób, nie zostawiaj tu samej, o nie. Żebrząc wciąż o benzynę, gnałem przez mrok, silnik rzęsił ostatkiem sił, aby być znowu w tobie, śmiać się i kląć. Wszystko było tak proste w te dni. Dziecko spało za ścianą, czujne jak ptak, niechaj Bóg wyprostuje mu sny. Powiedziałaś, że nigdy, nigdy aż tak słodkie były jak krew twoje łzy. Emigrowałem, z obieć twych lat.
wannie i rzadko tak wypełzaliśmy na suchy ląd. Czarodziejka gorzałka tańczyła w nas, meta była o dwa kroki stąd. Nie wiem ciągle dlaczego zaczęło się tak, czemu zgasło, też nie wie nikt. Są wciąż różne koło mnie, nie budzę się sam, nie jest proste w te dni. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Proszę Państwa, to Aro Kłusowski, finalista trzeciej edycji znakomitego programu The Voice of Poland. Wspomnienia ruszyły, proszę Państwa, podczas tego kawałka. Przypomniało mi się pewne deszczowe lato na Mazurach, kiedy to zalało jej namiot i musiała się przenieść do mojego. Od tej pory bardzo lubię deszcz. Czyli jesteśmy w idealnym momencie i w czasie, i w miejscu, prawda? Wszystkie pola namiotowe rozumiem, że w okolicy przemokły, a w nich te piękne turystki, które spędzają już wakacyjny czas. Proszę Państwa, przenosimy się znowu w czasie i przestrzeni, dlatego że 600 lat zobowiązuje, więc teraz warto przypomnieć, że w XVIII wieku Krotoszyn był prawdziwym takim wielokulturowym tyglem. W 1/3 mieszkali tutaj Polacy, Niemcy i Żydzi i śmiało można powiedzieć, że było to miasto, nowoczesne europejskie miasto na styku kultur. W takim razie dorzućmy coś ognistego i współczesnego do tej historycznej wielokulturowości. El Tango de Roxanne. Przed Państwem ponownie Anna Dereszowska. Thank you.
Dziękuję pięknie. Wszystkiego najlepszego całej Krotoszynie. I dziękujemy pięknie, że tak cudownie trwacie tutaj mimo deszczu. Wszystkiego dobrego. Kultowy przebój Perfektu o Ewce każdemu kojarzy się inaczej, ale myślę, że każdemu kojarzy się miło. Będzie trochę rzewnie, trochę nastrojowo. Dajmy się więc ponieść marzeniom, tęsknotom i najbardziej miłym myślom, jakie możemy sobie wyobrazić. Maciej Miecznikowski. Nie płacz, Ewka. Dajcie duże brawa dla zespołu, bo pięknie grają. Zaśpiewamy razem? Ach, co za urodziny. Nie płacz, Ewka, bo tu miejsca brak na twe babskie łzy. Po ulicy miłość hula wiatr wśród rozbitych szyb. Patrz, poeci śliczni prawdy sens roztwonili w gra. W półlitrówkach pustych SOS wysyłają w świat. Żegnam was, już wiem, nie załatwię wszystkich pilnych spraw. Idę sam, właśnie tam, gdzie czekają mnie. A przyjaciół kilku mam od lat, dla nich zawsze śpiewam, dla nich gram. Jeszcze raz żegnam was, nie spotkamy się. Dziewczyny, popiszcie trochę dla zespołu. Proza życia to przyjaźni kat, pękła wątła nit. Telewizor, meble, mały Fiat, oto marzeń szczyt. Hej, prorocy moi z gniewnych lat, obraz stacie w tłuszcz. Już was w swoje szpony dopatrz ma, zdrada płynie z ust. Żegnam was, już wiem, nie załatwię wszystkich pilnych spraw. Idę sam, właśnie tam, gdzie czekają mnie. Przyjaciół kilku mam od lat, dla nich zawsze śpiewam, dla nich gram. Jeszcze raz żegnam was, nie spotkamy się. Spotkamy się? Spotkamy się. Jeszcze kiedyś, na pewno. Jeszcze spotkamy się. A hej, hej. A uha. Je, 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 je. Je, je, je. Spotkamy się. Brawo dla was.
Słuchajcie, jest jedna osoba, która może sprawić, żeby to życzenie się ziściło. I tą osobą jest burmistrz waszego wspaniałego miasta, pan Franciszek Marszałek, którego teraz bardzo serdecznie zapraszamy na scenę. Zapraszamy, panie burmistrzu. Drodzy mieszkańcy Krotoszyna, szanowni goście. Gdy rok temu otwieraliśmy zrewitalizowany krotoszyński rynek, tak wyobrażaliśmy sobie jego funkcjonowanie. Że będzie to miejsce, gdzie będziemy się spotykać, integrować, przeżywać chwile wzniosłe właśnie w takich, w czasie takich jubileuszy. Oby ten jubileusz 600-lecia powstania Krotoszyna na długo utkwił wam w waszej pamięci. Myślę, że w takich chwilach dobrze być razem. Dobrze poczuć drzemiącą was moc, która jeżeli się przełoży na współdziałanie, będzie motorem rozwoju tego miasta na następne 600 lat. Czego wam i sobie życzę. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, nasz koncert, choć piękny, powoli dobiega końca. Pora się żegnać, ale na koniec chcielibyśmy zaprosić raz jeszcze wszystkich artystów, którzy wspólnie z nami, z wami świętowali 600-lecie waszego wspaniałego miasta. Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc, słoneczka wesołego, znów co noc. Śpiewają dziś wszyscy się, rozkwita jak ten kwiat, przy dobrym apetycie, słoneczko lat. Pieniądze szczęścia nie dają być może, lecz kubereczek, słoneczek, Boże, z segmentu rodzinnego i czterech kółek też, wszystkiego najlepszego, wszystkiego czego chcesz, wszystkiego czego chcesz.
I tak oto w naszej podróży po Krotoszynie dotarliśmy do miejsca niezwykłego zupełnie, bo to tutaj znajduje się najstarsza krotoszyńska budowla. Panie Piotrze, co to jest? To jest kościół świętego Fabiana i Sebastiana z XVI wieku. Został wybudowany na planie krzyża greckiego przez ówczesnego właściciela miasta Jana Rozdrożewskiego. I to jest teraz kościół patronalny Bractw Kurkowych. Tak jest, Bractw Kurkowych w Wielkopolsce. Ale w ogóle cud, że nie spłonął, prawda, przez tyle stuleci? Tak. Przez Krotoszyn przechodziły liczne epidemie, przez Krotoszyn przechodziły liczne pożary. Szwedzi też palili Krotoszyn i tutaj faktycznie ta część miasta nie została przez Szwedów spalona. Ale krotoszynianie mówią na ten kościół, że to kościół świętego Rocha. Dlaczego? Ponieważ jest to związane z epidemiami. Święty Roch miał bronić mieszkańców miasta przed epidemiami, a tu w okolicy znajdował się i szpital, i cmentarz. Stąd też potocznie nazywa się to kościołem świętego Rocha. O, widzę, że jesteśmy na ścieżce rowerowej chyba? Dokładnie. Tutaj ten teren graniczy również z terenem rekreacyjnym, który znajduje się nieopodal. Są tam orliki, jest tam park, w którym młodzi rowerzyści mogą możliwość swojej umiejętności i powstaje również hala widowiskowo-sportowa. Czyli takie miejsce, które dosłownie łączy przeszłość z przyszłością, stare i nowe, no i pokazuje, jak pięknie rozwija się miasto. Dokładnie. Wycieczki po Krotoszynie ciąg dalszy. Teraz jesteśmy w Parku Wojska Polskiego. Panie Piotrze, kim byli mieszkańcy Krotoszyna? Mieszkańcy Krotoszyna to byli Polacy, Niemcy, Żydzi, którzy mniej więcej w XVIII wieku osiągnęli równe proporcje. Czyli po jednej trzeciej. Tak jest. A ten kościół, który widzimy, czy to dawny zbór? Tak jest. To był pierwotnie zbór protestancki, natomiast obecnie jest to kościół świętego Andrzeja Boboli. Czy tą aleją właśnie właściciele Krotoszyna chadzali do zboru? Tak jest, tak jest. Tutaj z pałacu miejscowego właściciele z rodu Turnum Taxisów zmierzali co niedzielę na nabożeństwo. I tak oto doszliśmy pod sam pałac, ale prawdę mówiąc, panie Piotrze, spodziewałam się, że będzie bardziej okazały. Zapraszamy tutaj za 2 lata, wtedy na pewno będzie im bardziej imponujący. Obecnie jest w remoncie i za 2 lata właśnie ten remont ma być ukończony. Będzie tutaj szkoła muzyczna. Powiedzmy jeszcze trochę o herbie, który jest w pałacu. Pałac krotoszydianie nazywają Pałacem Gałeckich i ten herb właśnie to jest herb rodu Gałeckich, jest to junosza. Gałeccy również byli właścicielami tego pałacu. No więc za 2 lata musimy się spotkać ponownie. Drodzy Państwo, Was także zapraszamy, bo wówczas pałac pięknie odnowiony otworzy przed nami swoje podwoje. Poznawanie historii tego urokliwego miasteczka rozpoczynamy od miejsca, które pojawiło się na samym początku, a więc od rynku. A naszym przewodnikiem będzie pan Piotr Mikołajczyk z tutejszego muzeum. Czy tędy właśnie biegł ten słynny szlak handlowy? Tak jest, tędy przechodził szlak pomiędzy Toruniem a Wrocławiem. Tędy przejeżdżali kupcy, stąd też tak obszerny rynek, na którym ci kupcy mogli swoje towary sprzedawać. Myślę, że 600 lat temu był to jeden z największych rynków w Polsce. Myślę, że do tej pory jest to jeden z największych rynków w Wielkopolsce. Twórca tego rynku musiał być wizjonerem, tworząc coś takiego w tamtych czasach. Na pewno myślał o potędze miasta. A kto założył Krotoszyn? Krotoszyn założył rycerz Wierzbięta w 1415 roku. Jest to bogaty rycerz z rodu Łodziów. Prawdopodobnie zawdzięczał pozwolenie na założenie miasta swojemu męstwu, które okazał pod Grunwaldem. No właśnie, mówimy dzisiaj sporo o imionach. Co znaczy nazwa Krotoszyn? Krotoszyn bierze się od staropolskiego imienia Krotosza, która oznacza
współcześnie, kogoś radosnego, kogoś wesołego. Z pana doświadczenia, czy mieszkańcy Krotoszyna właśnie tacy są? Oczywiście, jak najbardziej. A pan jest krotoszaninem? Oczywiście. No, to wszystko jasne.